Witam cię serdecznie, Marcin z tej strony. 29 zadanie z matury poprawkowej z 2016 roku. Mamy funkcję kwadratową. O co chodzi? Zadanie jest takie. Funkcja kwadratowa jest określona wzorem f od x równa się x kwadrat minus 11x. Obliczyć najmniejszą wartość funkcji f w przedziale od minus 6 do 6. Dobrze, moim zdaniem jest to takie jedno ze standardowych zadań z funkcji kwadratowej. Przynajmniej bardzo często takie zdanie się pojawia na maturze. I co trzeba zrobić? Po pierwsze trzeba policzyć wartość funkcji w punkcie dla x równego minus 6 i dla x równego 6. Czyli mówiąc inaczej, musimy sobie policzyć f od minus 6, tak? Czyli będziemy mieli tu f od minus 6, no i będziemy to liczyć. Czyli mamy tak, x kwadrat, czyli będzie minus 6 do kwadratu minus 11 razy, no i znowu za x wstawiamy minus 6. Tak? No to ile nam to wyjdzie? Minus 6 do kwadratu to jest oczywiście 36, minus z minusem daje nam plus i 11 razy 6 to jest 66, czyli to jest równe 90,102. Ok? Teraz robimy dokładnie to samo, tylko że z szóstką, czyli liczymy f od tej drugiej liczby, tak, czyli od szósteczki, czyli będzie x kwadrat, już sobie tak napiszę od razu, żeby kolorków nie zmieniać, będzie x do kwadratu, a więc 6 do kwadratu, minus 11x, więc minus 11 razy 6. Czyli to jest równe 6 do kwadratu to jest 36, minus 11 razy 6 to jest równe minus 66, czyli w tym przypadku wychodzi minus 30. Tak, ok? Dobra. Co ciekawe, sorry, jedna z tych wartości na pewno już będzie minimum, a druga będzie maksimum, ale o tym zaraz. Co dalej trzeba zrobić? No oczywiście funkcja kwadratowa przyjmuje najmniejszą, największą wartość właśnie albo na końcach tych przedziałów, tego przedziału, czyli w minus 6,6, ewentualnie w wierzchołku, pod warunkiem, że ten wierzchołek należy do tego przedziału. Czyli mówiąc inaczej, musimy sobie policzyć po prostu P. Tak? Czyli pierwszą współrzędną wierzchołka, oczywiście wzór jest minus B przez 2A. Tak? Czyli nasze P będzie równe. No, B to jest minus 11, tak? Bo to jest to, co stoi przy X, a więc minus B to będzie 11. No, jak to podzielimy przez 2A, czyli 2 razy 1, no to będzie przez 2. Czyli to jest 11 drugich i pozwólcie, ja to tak zostawię, bo zaraz będziemy liczyć wartość tego. Ok, i teraz tak, zauważcie jedną rzecz. Ja tu oczywiście mam rysunek do tego, zaraz będziemy go rysować, żeby wszystko było jasne, ale wyliczymy sobie jeszcze od razu Q, tylko że Q, bo dobra, Q oczywiście wzór jest minus delta przez 4a, tak? Tak, ok. Ewentualnie to jest jeden ze sposobów obliczenia Q, a drugi ze sposobów obliczenia Q to jest oczywiście podstawić w miejsce x to 11 drugich, ale z racji tego, że tu jest 11 drugich do kwadratu, więc to będzie dość duża liczba, to ja sobie zastosuję, oczywiście policzę tą deltę. Czyli delta to jest oczywiście b do kwadratu, a więc 11 do kwadratu to jest 121 minus 4 razy jedyneczka, no i razy c, ponieważ tu nie ma wyrazu wolnego, to jest 0. Więc to całe jest zerem, więc nasza delta wychodzi po prostu 121. No i teraz nasze Q to będzie minus 121 przez 4 razy A, czyli przez 4. Czyli to jest równe, jak całości wyciągniemy, minus 30 i 1 czwarta. Ok? I teraz z tych trzech liczb, czyli z tej i z tej, największa to tu jest maksimum, a najmniejsza, oczywiście to jest najmniejsza, tu będzie minimum. Dlaczego tu bierzemy to pod uwagę? No bo P to jest oczywiście 11 drugich, czyli 5,5, czyli mówiąc inaczej jest w tym przedziale. Czyli zawsze właśnie takie zdanie liczymy wartość na jednym końcu, na drugim końcu, liczymy sobie P. Jeżeli to P jest w tym przedziale, to wtedy liczymy Q i z tych trzech liczb, co nam wyjdą, największa to jest maksimum, najmniejsza to jest minimum. A żeby to było jeszcze lepiej zrozumiałe, to ja specjalnie narysuję ten wykres. Czyli tak. Pierwszą rzeczą, którą mamy, to dla minus 6 wyszło 102, tak? Czyli powiedzmy sobie, że tutaj jest minus 6 i tu nam wyszła jakaś wartość 102. Dobra. Na niebiesko dla x równego 6 wyszło minus 30, czyli załóżmy, że tutaj jest na x 6
i wyszło jakieś tam minus 30, powiedzmy tu. Ok? I jeszcze jest trzecia wartość, to może właśnie weźmy to na fioletowo. Dla P równego 5,5, czyli powiedzmy, że to jest gdzieś tu, Q wyszło minus 30 i 1 czwarta. I narysujmy sobie to, a może być taki. Czyli co, funkcja sobie maleje, co ciekawe przechodzi ona przez 0, ale tak, jak postawimy, dobra. Czyli ta parabola sobie maleje. Sady za zdolności artystyczne, ale nie jestem w tym dobry. Wróć. Odtąd sobie maleje do wierzchołka i tu później idzie w górę, tak? Gdzieś tam dalej. I tu widać, że największa wartość, czyli najwyżej, bo oczywiście o co nam chodzi? Co to jest ten przedział? To jest ten przedział. Od tego minus 6 do 6, tak? Więc to jest ten cały nasz przedział tutaj. W tym zielonym pasku się odczytujemy wszystko. No to największa wartość jest właśnie tu, a niech będzie na czerwono, tak, czyli dla minus 6 jest 102, dla 6 jest minus 30, ale widać, że skoro wierzchołek tutaj jest troszkę niżej, tak, no to widać, że to jest niższa wartość, niżej ten wykres leży, więc w tym momencie tu jest oczywiście minimum, a tu jest maksimum. Mam nadzieję, że to jest jasne, tak, że sorry, że w tym momencie rysunek powiedział, dlaczego tak liczymy. Czyli podsumowując, liczymy zawsze wartość na jednym końcu, czyli dla minus 6 w naszym przypadku, na drugim końcu tego przedziału, czyli dla 6 i sprawdzamy, czy jest P, bo jeżeli P jest w przedziale, to trzeba jeszcze wliczyć Q. Jeżeli P nie jest w tym przedziale, to już nie liczymy Q i wtedy te dwie będą minimum i maksimum. Ale jeżeli jeszcze jest P i wierzchołek jest w przedziale, to jeszcze trzeba to Q wyliczyć. I tyle. Mam nadzieję, że to jest dobrze wytłumaczone. Jeżeli masz jakieś pytania, śmiało pisz je w komentarzach, a ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.